Siema ludzie, witam bardzo serdecznie już w trzecim odcinku z serii Gothic 3 konsekwencje. Tak, jesteśmy na farmie koło... O, tam jest cave done. A tu jest farma i mamy zadanie uwolnić oto Cliffa. Muszę pracować. Tak, musi pracować. Czyli... A, Mora, właśnie, przestań weźmy tu paczki. Co on chce? Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. To się okaże. Przybywam, by wyzwać cię Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona, Mora. Zobaczymy. Myśleliście, dam radę? Ach. No i przegrałeś. Kurde, a właśnie, weźmy tą i kuferek. No i kto teraz tutaj rządzi? Ha, ciota, ciota, ciota. Tak, to ja wygrałem. Ale dobra, wstawa już. Jeszcze cię dorwę, Mora. Jeszcze zobaczymy. Dobrze walczysz, Mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Daj mi złota. Chcę złota. I je dostaniesz. Oto ono. A teraz idź. Mam sprawy na głowie. Lepiej sobie idź. Przydałoby się go wyzwolić. Może użyję nic z tych strzał. Dobra. Spróbujmy. Zapiszmy grę. No i będzie walka. Coś ciekawego w końcu. O kurde. Co jest? No nie, zmarnowałem strzały. No, what the fuck? Co ty wyprawia? No przestań! Nie no, wczytam grę, bo coś mi się tutaj zbugowało. Moment. No dobra, już jestem. Kontynuujmy. Bez jaj. A może mogę podnieść, czekajcie. No co się... Porąbię ludzie, się na... Walka! Pokaż mu! Zatrzymaj się, Mora! Możesz, czemu łuk mi się zepsuł? Zatrzymaj się, Mora! Co jest do cholery? No nie. Nigdy więcej mnie nie bij. No kurde. Dobra, czekajcie, spróbuję coś naprawić, bo coś mi się ścięło. No dobra, doszedłem do wniosku, że coś mam z myszką, no i muszę lepiej wciskać, żeby mi się udało zabić. Ale jakoś chyba damy radę. No i muszę sobie w końcu kupić nową myszkę. Aj, żeby tylko... No i pięknie znowu. Odłóż broń! Właśnie! Spadaj! Odoram. Ej, ludzie! Walka! Pokaż mu! O szkoda. Strzały? Ja ci zaraz pokażę.
Ludzie, walka! Możesz jasna cholera lagi jeszcze tego. Ale dobra, dobra. Może ten za mną podejdzie, jakoś go ubije. I dobijamy. Dobra, zapiszmy grę. I teraz będzie akcja. Zatrzymaj się, Mora. Kusznicy posrani, kurde. A, dobra. Teraz już dobrze, bo nie trzeba ich dobijać. Wszyscy widzieli walkę. A, weźmy, to też weźmy. Jesteś mój. Podejdź, podejdź, podejdź. Hej, ludzie! Walka! Pokaż mu! Egin. Tu jeszcze jakieś będą? Jesteś mój! No cóż. Hej, ludzie! Walka! Już cię raz pokonałem, więc teraz też już cię pokonam. Gin. Yes. I teraz możemy, zdaje się, uwolnić Cliffa już bez problemów. Jesteś wolny. Jesteś. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Hmm. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Jaira, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No to dobrze. Teraz go prowadzimy, nic ciekawego się za bardzo nie wydarzy. Chyba. Bo w konsekwencjach chyba, no, nie jest jakby turningu, nie ma respawnu. Tylko jedynie są tutaj jelenie. A, no i plus gotiku jest taki, że postacie nam nie znikają, jeśli zbyt bardzo się oddalimy. No, w sumie dziwne, że tego nie zastosowali wcześniej, bardzo by się mi to przydało. A, dobra, weźmy może roślinki. Okej. Teraz trzeba znaleźć tylko moją skinnię. A, jest tutaj, czyli spoko, chodź za mną. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, zaraz. A, tu jest lepszy miecz. No kurde, nie pomyślałem. A, lepszy z ostrzami, wytrzymałość. Przed ostrzami. Nie, no może i to jest lepsze nawet. Dobra. Na razie stawimy tak w spokoju. Chodź, chodź, chodź. No dobra, jak go odprowadzę, to chyba zajmę się tym drugim orkowym patrolem i już będziemy mieli 100% chyba reputacji, z tego co wiem. Albo i nie. Kurde, czemu tutaj tak loguje? Chodź szybciej.
No i git, jesteśmy już... Czekaj, gdzie on idzie? Dobra, już idzie, to możemy okazać z Javierem. I może z Norrisem nawet. Zajmij się... Niech pomyślę. Masz kowala. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Nie masz nic do roboty? No i mam już wszystkich. O, nawet Cliff jest, a wcześniej nie Bardzo był. Dziękuję, nieznajomy. Zielono. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Ostrzenie oręża. Nie jesteś... Nie jesteś... A to się może... Nie jesteś... A dobra. Dobrze. Nie jest... 9. Dobra, nie będzie. Ja dziękuję. Aha. Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. No spoko. A co on tu ma do sprzedania? O, nie ma już tego. Nie ma on już planu zbroi spełzacza. Ale dobra. Posprzedajemy trochę badziewiów. 8, dobra, to jeszcze coś mu sprzedam. Kostur maga. Ojej, za dużo, dobra. 5, dobra, w sam raz będzie. Miecz dwuręczny, metalowe bełty. A, czyli to się nie przyda. 140. Dobra, a sobie na ostrze też będę tyle samo. Mój rapier. Uważaj na siebie. Norrisa. A, czyli potrzebujemy chyba więcej. Redok. Ile tam było? Czyli potrzebujemy pewnie więcej. No to zobaczmy, co inni kupcy mają do sprzedania. Wpierw A, z nim już gadałem. Wpierw zobaczmy, co ma Sebastian. Dobrze, zobaczmy, jakie mikstury ziół mogę ci zaoferować. Pokaż mi. O. Jesteś w porządku. Nowicjusze? Profesora wiedza ma. Skoro tak, coś mu to sprzedamy może. 8 patyków to nie. A spoko. A dobra, to też sprzedam. No, tarczy mogłem się właśnie nauczyć. No dobra. Dobra, tą. Przed ostrzami. A niech będzie. To sobie zostawię. Okej. Okay. Albo tu jeszcze mamy szkatułki, dobra. To się bardzo mi nie przyda. A, kurde, za dużo. Dobra, zobaczmy, co jeszcze ma chyba Gelfort. Ale pancerza chyba nie będę kupywał, bo się mi na razie nie opłaca.
A no właśnie, bo jeszcze nie wiem, jaką stronę będę kroczył. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Uhandlujmy. Zobaczmy, jakie rzeczy mogę ci zaoferować. Pokaż mi. W zasadzie te same, ale pancerz buntownika, ubranie. 8,5. To dobrze. Skoro tak, to 25. A kurde. Młot może się przyda jeden. Nóż na pewno nie. Okej. Okay. Już mam 44 patyki, ale jak już mówiłem... Chyba, że... A, czekaj, a to nie jest fakcyjność? A nie, czekajcie, mamy oko na wszystko. Porozmawiamy później. Na razie chodźmy tam do tych. Orkowie są tam dalej. Ci robią, robią. Uważaj na siebie. Doskonale. No i są orkowie. A jak ich tutaj sprzątnąć? Dobra, może jakoś inaczej leczę. Nie będę razie eliksirów marnował. Mora, przestań tu myszkować! Paczki się przydadzą. Sobie to zjeść. A, może być. Dobra, zapiszmy sobie na innym miejscu i atakujemy. A może szczara go pocisnę? Dobry pomysł. Błyskawica, kula ognia. He, he, he. Możesz przestać! O kurde. Zatrzymaj się, Mora! To nie był dobry pomysł. Czekajcie. A git? Cholera jasna. Zatrzymaj się, Mora! Aaaa!
I nie żyje. Dobra. Co ja nie wiem? A, nie wiem. Gidź. Kim on się bije? A z wilkiem. Nie ma! Gin. Ile może tak właściwie zostało tych strzał? 10. Dobra, na razie skupię się na zwykłych strzałach. I może coś zjem. Co dużo tutaj daje. Dawno już tego nie jadłem, ale niech będzie. Okej. Jak śmie! Tak śmię. I giń. Yes. O, i chyba już widać nawet barierę z Vanguardu. Co tu jeszcze mogę zrobić? Mogę, zdaje się, wyruszyć. A, niech będzie. Coś wam pokażę. Zdobędziemy sobie lepszą broń. Całkiem za darmo. Może mi się uda. I nie żyje. Z bandytami trzeba się rozprawić. A to nie powinno być trudne. No właśnie. I ginie. Chodźmy sobie ekwipunek, przy okazji kieszonkowiec, dzik, tylko mięsko. No i tu mamy kolejną ciężką skrzynię. Co w niej jest? Łuk asasyna? Otóż dobrze. Trochę lepsza broń. Jej 3. Gdzie teraz idziemy? Może... No właśnie, do Ordei chodźmy. Jak tam tylko dojść? O, biją się, coś tam chyba będzie. Chyba nie przeskoczy. No żeż kurde, tak dobrze by było. Trudno, muszę obejść. No dobra. No, a ci sobie nic nie robią. Logik. O cholera jasna. Pokazałeś mi. Ani kroku dalej. Już cholera jasna. Jeszcze są? Pokazałeś mu. Ha! Mam cię! Tylko mnie nie gon, tylko mnie nie gon. Już dalej nie mogę. Dobrze, mam na...
Pokaż mi towary. Czoło on tu ma 8. Niech będzie. To posprzedajemy. Wszystko jest możliwe. Tak, miło się z tobą gadało. Dobra, ja się odsuwam. Poczekam ani kroku dalej. Ej, Angar nawet jest. Pogadamy później. Uważaj na siebie. Mamy oko na wszystko. Pogadamy później. Jeszcze się nie zdecydowałem nie opuścić tego miejsca. Właśnie rozmawialiśmy. Uważaj na siebie. Wiedziałam to od samego początku. Mamy oko na wszystko. Tylko tego nam trzeba. Ale wygląda to, że to już nic ciekawego nie będzie. Za bardzo. Więc jednak cię dorwałam. O nie. Tam nie widzę spokoju. Albo chodźcie na bitwę. Chcesz tak bardzo dostać, to dostaniesz. No. Więc jednak cię dorwałam. Okej. Okay. Masz za swoje. Daj spokój. Weźmy topór. Oj, pastor zginął. Zgadasz się jak jakiś złodziej. Tak cię do tego złożę. Lepiej zważaj na słowa. Skradasz się jak jakiś złodziej. Z tego będzie jeszcze więcej. W końcu i tak. Ale czemu Hamlet niespokojowo nastawił mu? Czekam i popatrz. Kupiec. Co on sprzedaje? Okej. W końcu i tak cię do tego przyjdzie. Dobra, to se wezmę. Żartujesz sobie? Lepiej uważaj, co mówię. Kowal. O, co ma kowal? Też dużo hajsu. Ale dobra. Chodźmy sobie pod wieżę. Tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Tam coś może ciekawego znajdziemy. I skończyła się wytrzymałość. Dobra. Kogo my tutaj mamy? O, Jack. Ahoj, marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? No jasne, masz tu niezłą wieżę. Masz tu niezłą wieżę. Tak, w sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Dobra, już jestem. Wzywały mnie trochę ważne sprawy. Wróćmy do rozmowy. Widziałeś jakichś orków? Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. Co to za szczury okrętowe? A co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Pójdź nim na północny wschód. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderżnąć mi gardło we śnie. Zajmę się tymi szczurami. Zajmę się twoimi szczurami okrętowymi. Marynarzu, nie wiem jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Uważaj na siebie, dobrze? Te dranie są niebezpieczne. Zobaczymy, marynarzu. Dobra, weźmy jeszcze trochę wytrychów. Na pewno nie zbiednieje. Może go kradnę? Nie skleił się. Dobra, ale tu jeszcze mamy chyba jeden teleport. O, do Ardei. Zobaczmy, co jest jeszcze na górze. Może coś będzie ciekawego. A nie, trudno. Zajmijmy się tymi szczurami. Gin.
Trafię? Możesz przestać. Ani kroku dalej. I jak widzimy, oni mają nowe pancerze. Cholera jasna. Yes. Oh yeah. Amulet siły. Mapa wyspy Ildora. To ciekawe. Szkoda, że nie można jej obejrzeć. Ale amulecik mi się przyda. Tak, bandyci handlują z piratami. A jednak. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Za ciężkie. Dobra, wracajmy. Te szczury okrętowe nie będą cię już więcej niepokoić. Wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! Dobra, wygląda to, że możemy już teraz wrócić do Redok i podążać do Cape Dan. Załóżmy sobie. Chociaż zobaczmy. Nie mam już nic. Do Redok. No to chyba tędy raczej dojdę szybciej do Cape Dan. Właściwie jak trendy tam dojść. Chyba tędy. No a jak, miałem rację. No i proszę. Co my tu dalej mamy? Parzywe wilki. A może ubije je? O, głodny wilk. Nie żyje. I dobrze ci tak. Ale może póki co nauczy się. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? No kurde, stoper mi się kończy. Ajaj, dobra. To jeszcze z 6 minut. Udaje się do wioski. Udaje się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Chcę zobaczyć, o co tam chodzi. Bo to jakaś niezła rozruba się kręci. Pokazałeś mu! Ajaj. O jedną parszywą bestię mniej. Kogo trzeba zabić? Aha. Dobra, dla pewności lepiej tak zrobić, bo potem byśmy mieli jakieś problemy najwyżej. Ale dobra, naucz mnie polować. Nauczysz? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo.
Wtedy nauczę cię polować. No dobra. Pokaż mi. Pancerz łowcy. W porządku, no. Pozbierajmy te skórki póki co. Silas. Fuhu, nowa twarz. Jestem najemnikiem, nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem jak to jest, wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda, może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. Swoją drogą dziwnie się tłumaczyli, powinno być... Chciałem tylko... Kim jest Buford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co tu robisz? Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Co znajdę w mieście? Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dan można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Głodny wilk. Lepiej iść, albo będziemy mieli kłopoty. Grobok. O co znów chodzi, mora? Co robisz w tym miasteczku? Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan to dziura zabita techami. Wolałbym przyłączyć się do moich braci nieopodal Vanguardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na warcie. Potrzeba ci czegoś? O tak! Potrzebuję ciszy i spokoju, więc nie wszczynaj żadnych rozrób. Trzymaj się z dala od cudzych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy, mora. Jasne. Nie chcemy tu awantur, jasne. Skoro tak mówisz... No, tu już mam pierwszą skórkę. Weźmy sobie. I tu jeszcze... Tu już chyba nie. To wejdźmy, co my tutaj mamy. Tu skóra... A, jest trochę skóra. Skradasz się jak jakiś złodziej. Gamal. Dobra, jeszcze pogadamy z Gamalem. Hej, ty! Wyglądasz jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest dla latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. No dobra, zadanie dla was. Mam go... Szukać czy nie szukać? Co z nim zrobić? Dobra. Piszcie. Tak będzie sprawiedliwie. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Na pewno masz jeszcze wiele... No dobra, zapiszmy grę. No i w tym odcinku też będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i cześć.